maraton przebiegał przede wszystkim bezpiecznie. To jest najważniejsze dla nas, bo organizujemy go właśnie, żeby pokazać, jak można bezpiecznie wypoczywać nad wodą w sposób czynny, a nie tylko bierny opalać się. I mam nadzieję, że ci zawodnicy, wszyscy, co uczestniczyli w tych zawodach, są bardzo zadowoleni z organizacji, z pogody, z warunków, jakie tu panują nad zalewem i myślę, mam nadzieję, że z nagród, jak i z pucharu. 47 uczestników uczestniczyło w 8 kategoriach. Myślę, że to jak na maraton pływacki to jest duża liczba uczestników, ponieważ są to ciężkie zawody, bo ludzie naprawdę taki dystans, żeby przepłynąć, to trzeba mieć duże umiejętności, dużo sił, dużo energii i zapału. W tym roku jest stosunkowo dużo, ale mieliśmy już ponad 50 uczestników w wcześniejszych latach, ale tak około 50, bo tyle możemy faktycznie zapewnić bezpieczeństwo, bo to też jest granica bezpieczeństwa, ile możemy przyjąć, bo musimy spełnić określone warunki, które na tym zalewie, woda nieprzezroczysta, musimy zapewnić nurków, lekarza, więc te warunki są dosyć trudne, żeby je spełnić. Myślę, że w regionie centralnym, tu Mazowsze, Łódzkie, jest to jeden z największych maratonów i jeden z najstarszych, bo to już 19 rok. A w przyszły rok planujecie coś super? Jeżeli władze do tego podejdą z takim uznaniem, jak to się spotkało co do tej pory, to myślę, że jeszcze bardziej to właśnie uczcimy 20-lecie tego maratonu jakąś wspaniałą imprezą. Dziękuję bardzo, że udało nam się przeprowadzić te zawody bardzo sprawnie. To duża zasługa organizatorów, którym bardzo serdecznie dziękuję. Wszyscy tu Państwo wykazaliście się dużym profesjonalizmem, dlatego też te zawody przebiegały w takiej bardzo ciekawej atmosferze. Cieszę się bardzo, że przyjechaliście do najmilszego miasta w województwie. Jak Państwo zapewne pamiętacie, na tym obiekcie właśnie odbyło się niezwykła impreza przytulania zalewu. Tutaj 4000 ludzi razem stanęło wokół tego zalewu na koronie i przytuliło zalew. To była taka impreza, która rzeczywiście odbyła się jakaś w całej Polsce. Cieszę się, że na tym obiekcie dzisiaj odbyły się te kolejne 19 zawody. Zapraszam na 20 jubileuszowe zawody w przyszłym roku, a te zawody uważamy za zamknięte. Dziękuję serdecznie.